jeśli chodzi o duże ssaki, i to się też tyczy łosia, bo na łosiach też mamy obroże i widzimy, jakimi barierami są drogi, grodzone drogi, czyli ekspresowe. No więc no tutaj w naszym regionie no to mamy póki co obwodnicę Wałcza, ale kroi się budowa i jedenastki, i dziesiątki i tak dalej, więc istotne jest dla łosia, dla żubra są przejścia dla zwierząt, duże przejścia górne, sensowne. Bo te zastępcze, tanie, podziemne nie są przez nie używane i nie będą. Także to jest istotne przy planowaniu. Mi się wydaje, że chyba to. No im mniej się wedrzemy, to o czymś rozmawialiśmy, im mniej będziemy nachalni w stosunku do zabierania tego terenu zwierzętom, tym lepiej dla nich.